Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po komentarzach pod ostatnim filmem, w których to prosiliście mnie, abym podała przepis na chleb i na makaron, jak go robię, jakie proporcje i jak przechowuję, ile można przechowywać. Dzisiaj będzie przepis na chleb, makaron będzie jutro, wszystko dokładnie pokażę. I teraz co do chleba. Ja tutaj podam Wam proporcje na cztery takie bochenki z blaszki keksówki. Jeżeli będziecie chcieli upiec jeden, dwa bądź trzy, będziecie musieli to sobie po prostu rozdzielić. I teraz tak, mąkę używam typ 450, tylko taki, bo akurat nie takie mam zamówienie pod takich klientów, ale możecie dodać sobie mąki żytniej, mąki powiedzmy jakiegoś innego typu. To już zależy od Waszej fantazji. Można do tego chleba dodać płatki owsiane, otręby, słonecznik, ziarnka dyni, ziarnka siemia linnego, co po prostu chcecie. To jest, że tak powiem, chleb, który przyjmie wszystko. Mój dzisiaj jest w bardzo prostej wersji. Można również dodać cebulkę prażoną. Bardzo dobry jest z cebulką prażoną. Przy czym na taką ilość, jak tutaj ja na cztery blaszki, daję około 3 łyżek prażonej cebulki. Nasionek również tak daję po 3 łyżki wszystkich, bo jeżeli robię sobie miksowany wieloziarnisty, więc daję 3 łyżki słonecznika, 3 łyżki dyni, żeby on był taki bogaty. Ale ta wersja jest prosta, podstawowa, podkreślam, podstawowa. Jest to najprostszy przepis, jaki może być na chleb w mojej wersji. Nie jest to chleb na zakwasie. Z tego względu, że mąż jest chory, nie może zakwasów. Ojciec również jest chory, ma cukrzycę, nie może chlebów na zakwasie jeść. I większość moich klientów również gdzieś tam jakieś ma dolegliwości, że tego zakwasu nie może spożywać. I akurat nie ten chleb im bardzo przypadł do gustu, smakowo, jakościowo i tak dalej. Więc jeszcze raz powtarzam. Tutaj daję tej mąki na 4 bochenki 2,70 kg deko i kostkę drożdży. I teraz tak, tutaj wsypuję 4 łyżeczki soli. Cztery to jest taka podstawa, jeżeli lubicie bardziej słony. Ja tu dzisiaj robię troszeczkę bardziej słony, więc dodaję jeszcze pół. 4,5 łyżeczki, ale 4, jeżeli ktoś nie preferuje soli w zupełności, wystarcza. I teraz to sobie tutaj przemieszam z solą dokładnie. W takim garnuszku półlitrowym nalewam ciepłej wody połowę. Połowę garnuszka i kostkę drożdży. Świeżą oczywiście. Tutaj rozdrabniam i wrzucam do tej wody i tak pozostawiam na powiedzmy około 10 minut. W międzyczasie, czekając na ugotowanie się wody do chleba, ale to za chwileczkę będzie, wytapiam smalec. Mam słoninę i właśnie wytapiam smalec. Nie przykrywam tego smalcu w ogóle, tak żeby ta para wychodziła, bo jeżeli przykryjemy garnek szczelnie pokrywką, para unosząca się skrapla i z powrotem trafia do smalcu. Później ten smalec niestety strzela nam na patelce, jest biały, taki przyjdziony wodą, nie ma tego zapachu, nie ma tego smaku. No i tak jak mówię, przede wszystkim strzela na patelce. Smalec jest już dobry, skwareczki idealnie usmażone, one będą po wystygnięciu takie chrupiące, jak ja lubię. Jak my lubimy, można do takich bardziej miękkich tych skwarków to topić, ale to jest mój smak i takie skwarki lubię. Przechodzimy dalej do chleba. Woda już mi się zagotowała i teraz drożdże, które tutaj namaczałam, one zrobiły się takie, rozpuściły się. Dokładnie je muszą wymieszać, żeby tutaj się rozpuściły, żeby nie było po prostu grudek później w wyrabianiu chleba. Są rozpuszczone i wlewam je teraz tutaj do mąki. I teraz dodaję wodę ugotowaną, gorącą.
tak powiedzmy 3/4 tutaj tego kubka, on jest półlitrowy i dolewam zimnej wody, żeby złagodzić tą gorącz, żeby z kolei nie zaparzyć tej mąki. Jeden, tu już poszło pół kubka, teraz poszedł cały. Drugi cały kubek. I rozrabiam sobie trzeci. I to mieszam. I teraz ilość wody muszę dostosować do gęstości ciasta na chleb, jakie chcę uzyskać, jaką tą gęstość chcę uzyskać. Mieszam drewnianą taką szpatułką, z tego względu, że nie wyrabiam tego chleba gołą ręką. Nie ma takiej potrzeby. No i teraz podlewam wodą, bo tej wody jest stanowczo za mało. Idzie jej około 2 litry na 4 blaszki chleba. Około 2 litry, bo tutaj mówię, trzeba to wszystko zobaczyć, ile pójdzie. Ja tak powiem szczerze, że nigdy aż dokładnie nie przeliczałam, ile tej wody idzie. Jeszcze jest, widać, gęste. Ono jest bardzo gęste, po bokach jest mąka, więc tej wody jeszcze troszeczkę trzeba tutaj dolać. Ciasto generalnie ma być gęste, nie może być rzadkie. Jeszcze troszkę, tak powiedzmy ze 3 łyżki. I to powinno wystarczyć. To więc teraz mogę tak powiedzieć, że tam drożdże były namoczone w pół, to jest kubek półlitrowy, więc były w połowie, tu poszło połowę i dwa. No to 1,5 litra wody. Także spokojnie możecie przygotować sobie 1,5 litra wody na 4 blaszki chleba. Mąki 2,70-2,75. I to jest cała procedura tego mojego tajemniczego chleba. Chleb bardzo prosty, ale smaczny. Taka wersja przynajmniej odpowiada tutaj mojej rodzinie, moim znajomym, moim klientom. Ale możecie, tak jak już mówiłam, dodać tutaj własną kompozycję ziaren, różnego rodzaju dodatków. Można dodać mąkę żytnią. Jeżeli chcecie chleb mieć taki troszeczkę kwaśniejszy, spokojnie zamiast 0,5 litra wody możecie dodać 0,5 litra żurku. Nic nie robić, tylko tak jak teraz ja tutaj robię, wlać drożdże, wlać 0,5 litra, czy tam jest nawet nie 0,5 litra, to są chyba takie buteleczki 25 ml, więc taką butelkę 25 ml wlać tutaj i resztę dopełniać wodą. On będzie miał taki posmak, jakby był zrobiony na zakwasie, także też taki chleb możecie zrobić, przy czym ta wersja tutaj u mnie w rodzinie ze względu na choroby nie przechodzi. Chleb jest wyrobiony w takiej konsystencji, jak tutaj widać, dosyć gęsty, jednolity. Musi być wyrobiony na jednolitą masę, aby nie było żadnych takich grudek, bo później jak on się upiecze, będziemy kroić kromki chleba, to będzie widać niewyrobione grudki mąki. No i chleb już jest gotowy. I teraz to pozostawiam tak w misce, przykrywam ręcznikiem. Przykryć trzeba koniecznie, aby on miał ciepło i żeby rósł. I pozostawiam go na jaki czas? Tutaj nie ma określonego czasu, aż wyrośnie do pełnej miski. Chleb już wyrósł. No i teraz smaruję blaszki, tak jak mówiłam na poprzednim odcinku, ale tutaj powtórzę, smalcem
Najlepszy jest właśnie smalec do smarowania blaszek. Można smarować margaryną, smalcem, ale nie da to chlebowi takiego smaku jak właśnie smalec. Smalec swojskiej roboty, własnoręcznie wytopiony, z tego, że tak jak też mówiłam tutaj przy topieniu smalcu, ma on całkowicie inny smak. Przede wszystkim jest odparowany, nie zawiera wody w sobie. I ten zapach pachnie niesamowicie. I później ten chleb, on ma właśnie taki specyficzny, wyjątkowy smak. Przede wszystkim skórka na chlebie jest taka chrupiąca. Blaszki są nasmarowane. I teraz będę wkładać do blaszek. Trochę mi to nieporęcznie. Dosyć ciężka ta miska jest, także też nie jest łatwą sztuką tutaj ten chleb wyłożyć. Tak mniej więcej muszę podzielić, żeby w każdej blaszce było porówno ciasta, żeby później jeden nie był duży, a drugi tak jakby oszukany. No i teraz chleb trzeba wygładzić, wyrównać go, żeby był rozłożony równo. I tutaj go skropić z wierzchu wodą, to ta skórka będzie taka fajnie wypieczona. Moja mama zawsze piekła chleb na takim tradycyjnym zakwasie i w tradycyjnym piecu, kiedyś żeśmy mieli piec chlebowy. Co to był za smak? Piekła przeważnie w sobotę i już jak przychodziło pieczenie chleba, to była walka, dosłownie walka o pierwszą kromkę chleba, o tą piątkę, przylipkę, skipkę. Nie wiem jak wy mówicie, u mnie mówiło się piątka. Na tą pierwszą taką kromkę chleba. I tak wygląda tutaj teraz chleb w blaszkach. I teraz na wierzch posypuję go makiem. To też zależy od zamówienia, jakie mam, bo nie zawsze makiem posypuję. Nieraz posypuję pestkami z dyni, pestkami słonecznika. Dzisiaj akurat nie jest to mak. I powiem też, że na Wigilię, jak piekę chleb, to właśnie posypuję go obficie makiem. I taki cieplutki chlebuś wyciągnięty proste z piekarnika, jak on troszeczkę już odda, ostygnie. Z tym makiem jest fenomenalny pieczony mak. On taki ma inny smaczek. Pamiętam jeszcze, jak moja babcia z mamą siały bardzo dużo maku. Wtedy było można siać mak. Dzisiaj również można, jeżeli zdobędzie się pozwolenie z gminy. Ja coś takiego będę chciała zrobić. Nie siać tego maku dużo, ale tak powiedzmy z rządek, no 10-15 krzaków, żeby pokazać co niektórym jak mak wygląda, bo dużo osób nie wie już jak wygląda mak. I ten mak prosto z makówki. To było coś, chyba każdy teraz już z was tutaj, osób bardziej dojrzałych, pamięta taki mak. Ja też pamiętam, jak mak już dojrzewał i babcia jeszcze go nie zcięła, to zakradałam się babci do ogrodu i ten mak jej podcinałam. A też, jeżeli on już był dojrzały, to bardzo często ptaki od spodu wydziobywały makówkę i
ten mak jadły babcia, te ptaszki tam przeganiała, a dziadek się na babcię złościł, bo dziadek był wielkim miłośnikiem ptaków. No i dochodziło nieraz do takich spięć, że tak powiem, pani ogrodnik z panem ornitologiem. I chlebek teraz tutaj już jest obsypany makiem, zmoczony wodą i przykrywam go niekoniecznie, nie trzeba przykrywać ręcznikiem, ale jeżeli go przykryję, on bardzo fajnie tutaj będzie rósł i musi teraz urosnąć, żeby te blaszki były pełne. Jak urośnie, widzimy się ponownie. Chleb wyrósł bardzo ładnie. Nawet trochę za ładnie. Zwłaszcza ten. No i teraz piekarnik ustawiamy na 180 stopni. Ja tutaj sobie ustawiam na tym z obiegiem. I wkładam go tak mniej więcej na godzinkę. Ten większy dam na spód. Tu mi wchodzi 6, ale dzisiaj 4, także 2. Teraz tak mniej więcej godzinkę, to trzeba sprawdzać. Ja tutaj pokażę pod koniec, jak chleb ma wyglądać dopieczony, ale tak nastawiajcie się na godzinę pieczenia, mniej więcej. Chleb jest już upieczony. I po upieczeniu wygląda tak. Skórka jest delikatna i z taką fajną nutką chrupkości. Z wierzchu też jest chrupki. I teraz, jeżeli ktoś lubi chrupiący chleb, to wyciągnąć go z blaszki od razu. A jeżeli ktoś lubi bardziej miękki chleb, to położyć go w ten sposób i zostawić tak na 10-15 minut. On parując będzie tutaj oddawał całą tą swoją wilgoć. Jak podnoszę blaszkę, to wszystko, całe to ciepło ucieka. Jeżeli blaszkę zostawimy, będzie on tak jakby nawilżał się i wtedy będzie mięciutki. Także tu już pozostawiam, że tak powiem, dla Waszego gustu. Ja część robię tak, zależy jak klienci chcą, zależy jaki ja mam humor i jaką ochotę na jaki chleb. Także tutaj to już jest, mówię, kwestia gustu i dnia. I to by było tyle. Bardzo prosty przepis wedle mojego, powiedzmy tam, zapotrzebowania, wedle zapotrzebowania moich klientów i mojej rodziny. Także jeżeli macie ochotę wykonać, możecie, tak jak mówiłam, możecie dodać tutaj zakwas, możecie zrobić na tradycyjnym zakwasie i ja tego nie robię. To jest mój chleb w moim wykonaniu. No i teraz następny będzie makaron, bo żeście prosili o makaron. Tam już będzie podany dokładnie z ilościami, z proporcjami, bo tam już się trzymam bardzo ściśle proporcji. No i cóż, do następnego odcinka. Trzymajcie się, dużo zdrowia, uśmiechu, radości. Hejka!